informacja, którą warto przekazać. Przekazać innym samorządowcom w Polsce, mieszkańcom, rolnikom, gospodarzom, właścicielom ziemi, ale i myśliwym. Sprawiedliwość jest ważna i sprawiedliwość zwycięża. Pan starosta za moment opisze całą sytuację. Ja tylko tak rzucę poglądowo. To była walka, wydawało się, walka z wiatrakami, jak Don Kichot, ale walka wygrana. O co chodzi? Szanowni Państwo, ta sprawa była znana już praktycznie chyba wszystkim, bo ta dyskusja toczyła się już od 5 lat. To właśnie w 2017 roku odmówiłem podpisania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego kołu łowieckiemu Diana w Stążycy. Dodajmy, że to wojskowe koło łowieckie. Tak, to było wojskowe koło łowieckie, które dzierżawiło obwód na terenie naszego powiatu. Na tym obwodzie dochodziło do bardzo poważnych konfliktów z rolnikami. Przede wszystkim koło nie realizowało planów łowieckich w należyty sposób, nie wypłacało odszkodowań rolnikom. Po prostu tam dochodziło do bardzo poważnych konfliktów z rolnikami, z mieszkańcami. W związku z tym podjąłem decyzję, iż nie podpiszę umowy na kolejne 10 lat. No i od tego momentu zaczęły się poważne problemy. Wytoczono przeciwko staroście bialskiemu 2 powództwa. Pierwsze powództwo zostało wytoczone przez koło łowieckie Diana w Stężycy. Drugie powództwo zostało wytoczone przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie. Obydwa procesy toczyły się tutaj w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. W tej pierwszej instancji w Białej Podlaskiej obydwa te procesy zostały przegrane przez starostę. Oczywiście skorzystaliśmy z prawa apelacji. Wystąpiliśmy z apelacją do Sądu Okręgowego w Lublinie. Tam już sąd w szerszym składzie analizował tą całą sytuację. I tak w 2019 roku sąd oddalił powództwo Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, czyli tym samym sąd uznał, że starosta ma prawo dokonywać oceny realizacji umowy. Tak, drugie powództwo zostało oddalone w marcu 2022 roku. Drugie powództwo to było powództwo koła łowieckiego Diana w Stężycy. I tutaj ostatecznie i prawomocnie sąd zakończył jakby to postępowanie. Czyli tutaj sąd powiedział jasno, że starosta ma prawo dokonywać oceny realizacji tej umowy. Sąd powiedział jasno, że starosta nie jest tylko i wyłącznie notariuszem, który ma podpisać umowę i na tym jego rola się kończy. I tutaj, proszę Państwa, warto podkreślić, że to był taki pierwszy precedensowy wyrok w skali kraju. Ten okres, kiedy sąd oddalił powództwo, to był marzec 2022 roku, zbiegł się z okresem zawierania kolejnych umów na kolejne 10 lat. I proszę sobie wyobrazić, że ta informacja była już głośno publikowana w mediach i ogólnopolskich. Mieliśmy bardzo wiele telefonów ze starostw powiatowych z całego kraju. Dopytywano nas, w jaki sposób właśnie udało nam się to przeprowadzić. Argumentacje. Tak, dokładnie. Oczywiście, proszę Państwa, my tą sprawę, którą prowadziliśmy, funkcjonowaliśmy jeszcze troszeczkę w innym umocowaniu prawnym, bo w tym okresie 5-letnim prawo łowieckie oczywiście już uległo zmianie, więc też każdą sprawę należy badać indywidualnie, bo każda sprawa jest inna. Więc my oczywiście tutaj dzielimy się z naszymi samorządowcami z innych powiatów, przekazujemy im pewne informacje, podpowiadamy. I to rozstrzygnięcie, proszę Państwa, jest takim dobrym sygnałem, że jednak starostowie, którzy w tym przypadku podpisując umowy, wykonują zadania z zakresu administracji rządowej,
że jednak powinni analizować, dokonywać oceny realizacji tej umowy i te koła, które w sposób niewłaściwy tą umowę realizują, po prostu rozwiązywać te umowy i przekazywać te obwody kołom, które robią to bardzo dobrze, bo tutaj warto podkreślić, że na terenie naszego powiatu bialskiego większość kół naprawdę działa dobrze, abym powiedział nawet bardzo dobrze. Po tych pierwszych wyrokach myśmy zauważyli bardzo dużą różnicę, bo skargi, które wpływały do nas, do starostwa, to były takie skargi jednostkowe. Po interwencji naszego Wydziału Rolnictwa te wszystkie sprawy problemowe były naprawdę bardzo szybko załatwiane przez koła łowieckie, czyli tutaj mamy ewidentny przykład, że po prostu da się to zrobić, można te szkody szybko szacować, wypłacać rolnikom należne odszkodowania i przede wszystkim realizować plany łowieckie. Jeżeli plan jest dobrze realizowany, wówczas nie będziemy mieli problemów ze szkodami łowieckimi. Dodajmy, że ta cała sytuacja chyba wypłynęła nawet podczas już tego ataku ASF-u na powiecie bialskim i to też było spowodowane tym, że rolnicy niestety, ale na tych myśliwych liczyli, bo jednak dziki ten ASF roznoszą i roznosiły. No dokładnie, właśnie to wszystko zbiegło się praktycznie w tym samym czasie i tu były też ogromne problemy z tym ASF-em właśnie. Między innymi chodziło o to koło, z którym nie chciałem tej umowy podpisać. Tam te plany łowieckie, które były przygotowywane przez koło, no one nie do końca odzwierciedlały stan faktyczny, bo tuż w momencie, kiedy nowy dzierżawca, czyli koło łowieckie Ogar, z którym podpisałem umowę, zaczęło realizować gospodarkę na tym obwodzie, to odstrzelono kilkaset dzików więcej, niż było to założone w planie łowieckim. Czyli tu mamy ewidentny przykład, że te plany no nie do końca rzetelnie były przygotowywane. Czy ten wyrok i te zakończenie sprawy wiąże się również z tym, że czy to jest tylko wyrok na piśmie i taka nauczka i dla kół łowieckich, i dla starostw, czy również formę pieniężną, jakieś odszkodowania dla starostwa, poniesione koszty procesowe, coś w tym stylu? To znaczy, szanowni państwo, w tym momencie strona, która jakby przegrywa spór sądowy, pokrywa wszelkie koszty. W tym momencie to koło łowieckie Diana, jak również w tej pierwszej fazie Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, to oni jako przegrani musieli pokryć koszty tych procesów. No, my straciliśmy tylko swój czas i odrobinkę zdrowia, bo to było kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet spotkań w sądzie, ale warto było. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że warto było. Stanęliśmy po stronie mieszkańców, po stronie naszych rolników. I dzisiaj pokazaliśmy, że można naprawdę bardzo dużo w samorządzie zrobić. Oczywiście my mieliśmy tutaj też ogromne wsparcie ze strony rolników i tutaj za to też chciałem im bardzo serdecznie podziękować, bo oni ten problem jakby przekazywali nam, ale stali też po naszej stronie. Stali za naszymi plecami i jakby dopingowali, pomagali i wspierali nas. I to jest ważne. I pokazaliśmy właśnie przy tych dwóch procesach, że razem można zrobić dużo, a nawet bardzo dużo. Czy to, że starostwa inne powiatowe w Polsce, z Polski dzwonią do starostwa, w tym momencie starostwa powiatowego Białej Podlaskiej, do starosty Mariusza Filipiuka, to znaczy świadczy o tym również, że takie problemy, podobne problemy są również w całej Polsce? Jasne, na pewno tak jest, panie redaktorze. Tam, gdzie są ludzie, tam, gdzie są różne koła, tam też będą różne problemy, tak? I właśnie te telefony od kolegów samorządowców pokazują, że takich problemów jest bardzo dużo w Polsce i być może przy tym nowym orzecznictwie sądowym będzie też dobra podstawa do tego, żeby te przepisy jednak troszeczkę zmienić i dać jeszcze większą swobodę samorządowcom do oceny realizacji tych umów, które są podpisywane z kołami, po to, żeby w taki sposób uczciwy i obiektywny rozliczyć koło, tak? Te koła, które swoje zadania realizują bardzo dobrze, nagrodzić, podziękować, a te, które tego nie robią, po prostu rozliczać.
Czyli tak naprawdę podsumowanie. Nie mamy nic przeciwko myśliwym, ale chodzi o to, żeby na swoich kołach, o okręgach łowieckich, gospodarować z głową i uczciwie z rolnikami, którzy na tym okręgu również mają swoje pola. Dokładnie tak, panie redaktorze. Absolutnie nie mamy nic przeciwko myśliwym. Za przykład mogę podać nowego dzierżawcę tego obwodu numer 19 na gminie Międzyrzec Podlaski. Koło Ogar, które uważam świetnie realizuje swoje zadania na terenie właśnie tego obwodu. Rozmawia z rolnikami. Rozmawia przede wszystkim, oczywiście. Włącza się w życie społeczne mieszkańców, wspólnie organizują różne spotkania. Przecież na terenie tego obwodu prowadzimy Dom Dziecka w Maniach. Tam właśnie co roku myśliwi są z prezentami u tych dzieci. Różne prelekcje przygotowują dla tych dzieci, jakieś wspólne pikniki. I to jest, proszę Państwa, piękna promocja polskiego łowiectwa, na którą nie trzeba wydawać grubych milionów. Dziś wystarczy tylko spotykać się, rozmawiać z ludźmi i na bieżąco reagować tam, gdzie jest jakikolwiek problem.